Proszę Państwa, witam serdecznie. To jest kolejna nasza rozmowa w domu u pana Henryka Pająka. Witam Państwa serdecznie i życzę miłego odbioru. Witam Panie Henryku. Witam serdecznie, witam również Państwa. Trzeba by było kiedyś gdyby Pan zapytał świętej pamięci księdza Tworkowskiego. Tworkowskiego, czy uważa, że w swoim prawie stuletnim życiu ile miesięcy, ile lat żył w wolnej Polsce? Bo ja na przykład mam 89 rok, ale uważam, że w wolnej Polsce żyłem tylko przez pierwsze 2,5 roku od chwili urodzenia. Przestałem być człowiekiem wolnym 1 września 1939 i do tej pory, do tej chwili, kiedy rozmawiam i mówię do Państwa i do Pana, uważam się za człowieka żyjącego w niewoli, nieformalnej niewoli. Ja rozmawiałem na ten temat z księdzem Tworkowskim, bo miałem z nim kontakt przez 15 lat, ostatnie 15 lat jego życia, czyli poznałem go mniej więcej w wieku 85 i aż do śmierci, do pogrzebu utrzymywałem z nim kontakt. I umysł miał trzeźwy? Miał trzeźwy umysł, pisał wiele książek, był dowborczykiem, bo jako ochotnik poszedł do korpusu generała Dowbor-Muśnickiego na terenie obecnej Białorusi. Tu pozwolę sobie na glosy. Otóż generał Dowbor-Muśnicki miał córkę, która została lotnikiem i jako lotnik jest jedyną kobiecą ofiarą Katynia, Miednoje i tak dalej. Tych 22 zamordowanych tysięcy Polaków, ona była jedyną kobietą i córką właśnie generała Dowbor-Muśnickiego. Przepraszam, przerwałem. Nie, no bardzo dobrze. Warto o tych sprawach mówić. Do sprawy Katynia jeszcze powrócimy, natomiast ksiądz Tworkowski był również spowiednikiem generała Dowbor-Muśnickiego i jako młody ksiądz działał też, i jako kombatant z tego korpusu działał w Związku Dowborczyków. Spotkałem się z opinią, że zbrodnia katyńska nie jest zbrodnią komunistyczną, nie jest zbrodnią sowiecką, tylko jest to zbrodnia niemiecka, którą Niemcy chytrze w ramach goebbelsowskiej propagandy przerzucili na Rosjan. No, dla mnie jestem zaskoczony, że są jeszcze osoby, które wyznają takie poglądy, wierzą w takie historie. Natomiast pan przecież przeżywał po Katyniu różne okresy, kiedy albo się w ogóle o nim nie mówiło, albo się mówiło kłamliwie. A teraz jak gdyby te różne nieprawdziwe informacje powracają. Jakby pan to skomentował? To jest po prostu manipulowanie tą największą tragedią, dramatem Polaków. I to jest stawanie na łbie, by nie powiedzieć na głowie. Co miał Stalin, jak zareagować, kiedy ujawniono tajemnicę mordu katyńskiego? Trzeba było to zrzucić na Niemców, bo tylko oni mogliby być potencjalnymi wykonawcami. I to tak właśnie jedzie. Do lat 60. publicystyka amerykańska i wszelkie inne dywagacje naukowców twierdziły, że to jest zbrodnia niemiecka, którą przerzucono perfidnie na Rosję, i to jest powtarzanie tezy stalinowskiej. Natomiast generał Sikorski powiedział temu basta i dzięki temu na skutek tego musiał zginąć w katastrofie gibraltarskiej. To jest stary schemat, powtarzany od dawna. I ten schemat powtarza także Tuwim, mówię Tuwim, Putin. No bo cóż ma innego opowiadać? Z tym, że nie jest aż tak bezczelny, żeby twierdził, że Katyń jest robotą rosyjską, że nie wiadomo jak i tak dalej, czy to nieprawda, to trzeba zbadać i tak dalej, i tak dalej. 80 lat zbadać. Mhm.
Panie Henryku, powracają różne alternatywne wersje historii. Czy pan uważa, że historia alternatywna, kiedy autor no świadomie bierze pod uwagę inny rozwój wydarzeń niż to miało miejsce w rzeczywistości, to jest dobry sposób uprawiania historii? Bo wiadomo, że to zmusza do pewnych pytań, do zastanawiania się nad interesem narodowym, nad racją stanu. Jedną z takich książek to jest na przykład książka Piotra Zychowicza Pakt Ribbentrop-Beck. Wiadomo, że Pakt Ribbentrop-Mołotow był faktem. Przez dwa lata, od 1939 do 1941 roku, Związek Radziecki, Sowieci byli sojusznikiem Hitlera. Natomiast Zychowicz stawia pytanie, co by było, gdyby tym sojusznikiem w tamtych latach na przykład była II Rzeczpospolita. No, Zychowicz stawia sprawę zupełnie na ostrzu noża, w sposób nieprawdopodobny, bo on wychodzi z założenia, bo tak to było. Hitler zaproponował Polakom współudział w uderzeniu na Związek Zdradziecki. Trwały rozmowy niemiecko-polskie, są one ilustrowane odpowiednimi zdjęciami, bo ja mam właśnie pod ręką książkę tego Piotra Zychowicza. I chodziło o to, żeby Polaków przytroczyć do Wehrmachtu idącego na wschód. Ale Piotr Zychowicz stawia sprawy w sposób karkołomny, bo gdyby Polacy poszli u boku Niemców, to by już nigdy nie wrócili z tej wyprawy. Natomiast można się zastanawiać, co by było, gdyby Polacy rzeczywiście zgodzili się na odstąpienie Niemcom tego słynnego korytarza. Co to był ten korytarz? Tutaj przebiegają tereny polskie, tam jest morze, Bałtyk i tutaj jest ten korytarz liczący tam ileś dziesiątków kilometrów. I Niemcy chcieli, żeby Polska ich przepuściła tym przesmykiem i właśnie dała im taki korytarz, żeby tą częścią północną uderzyć na Sowietów i zyskaliby kilkaset kilometrów do ataku na Związek Zdradziecki w tym słynnym Blitzkriegu. To jest rzecz do rozważenia. Ja uważam, że Polacy mogli się nad tym generalicja zastanawiać. Piłsudskiego już nie było jako głównego hamulcowego, bo przecież te rozmowy Piłsudski i Polacy odbywały się pod auspicjami Piłsudskiego. Ja piszę w książce Ponura prawda o Piłsudskich o pewnej wielogodzinnej naradzie u Piłsudskiego, gdzie on spotkał się z kilkunastoma najbardziej zaufanymi legionistami, kolegami i tak dalej. I coś referował, ale zastrzegł tak, że jeszcze do dziś nie wiemy, o czym on mówił. Gdzieś tam jakieś zapiski są, ale nie wolno o tym pisnąć słowa. Prawdopodobnie on referował im koncepcję niemiecką o wspólnym uderzeniu na Związek Zdradziecki. Kiedy umarł, oczywiście Polacy poszli po rozum do głowy i odrzucili tę koncepcję, a referentem tej koncepcji był minister Józef Beck, który powiedział w Sejmie słynne, że naród musi mieć swój honor i odrzucić rozkazy, które oznaczają śmierć tego narodu. No więc co by było, gdyby Polacy pozwolili, to znaczy udali, że nie wiedzą o tym, że Niemcy uderzyli na Polskę, na ten przesmyk, na ten korytarz, no więc wymusili ten swój przemarsz i Polacy właśnie tutaj nie są winni żadnej kolaboracji. Ten pretekst byłby do obrony. Ja na tym też sobie tak rozważam, patrząc w nocy w sufit. To jest ciekawy pomysł, ale to jest tylko mój pomysł. Bo gdyby Polacy zgodzili się na przemarsz razem z Niemcami na wschód, całą szerokością terytorium Polski, tym wałem niemieckim, to by oczywiście po pierwsze zostali rozgromieni tak samo jak
jak sami Niemcy, może by to trwało dłużej o kilka miesięcy, no bo siła armii polskiej byłaby no, niebagatelna, bo pod tym warunkiem Niemcy by nie rozbili wojsk polskich. Ale trzeba było wziąć pod uwagę to, że Związek Zdradziecki nie ma prawa upaść pod uderzeniami Niemców jakiejkolwiek siły. Bo to jest bratnia siła, bratni ustrój i bratni program razem z Żydami rosyjskimi i Żydami amerykańskimi. Te dwa narody były nie do pokonania, nie można było pokonać Związku Zdradzieckiego. Gdyby Rosja nie odrzuciła Niemców, a odrzuciła między innymi dlatego, że tam szła gigantyczna pomoc materialna i zbrojeniowa i tak dalej, no to by ten Związek Radziecki padł, a wtedy no, Rosja, Ameryka musiałaby przyjść z pomocą i uderzyć także na Niemców, no ale kiedy Rosjanie zwyciężyli pod Stalingradem, no to wypadało też pójść od strony zachodniej także na Niemców. I ta klamra mogłaby się domykać na korzyść Polski, bo my moglibyśmy udawać, że no, Niemcy wdarli się naszym korytarzem, poszli na wschód, my byliśmy bezradni, no i musieliśmy czekać. Ale to już oczywiście te dywagacje są bardzo dyskusyjne, bardzo niepewne, bo nie wiadomo, czy Niemcy by tak samo nas nie zrolowali jak w 1939 roku. No właśnie, przez Polskę przetaczały się te... No przecież Związek Radziecki też naszym proponował wspólne uderzenie na Niemcy. Mhm. Ale nasza generalicja powiedziała, Ruscy wejdą, ale nie wyjdą. Dokładnie tak by się stało. Panie Henryku, no właśnie, te przetaczanie się frontów przez Polskę, te ciągłe okupowanie, ale i wyzwalanie, bo każdy okupant wkraczał na ziemię polskie jako wyzwoliciel. No wiem, do czego pan zmierza. No, do tego, że zostaliśmy wyzwoleni w 1945 roku. No właśnie. To jest gadka dla przedszkolaków, bo już nie uczniów w szkole podstawowej. Że oni nas wyzwolili. Oni nas oswobodzili, tak. Do 89, do 90 roku tak nas wyzwalali, że nie można było nawet wyprodukować swojego samochodu, tylko pozwolono na jakąś tam syreninę i tak dalej. To była niewola i ja to udowadniam cały czas w tej książce Na wschodzie bez zmian. I jeszcze zamierzam do tego tematu powrócić. Bo ja twierdzę i powtórzę zawsze, że ja mam 89 rok, a w wolnej Polsce żyłem tylko 2,5 roku. No, ksiądz Stanisław Tworkowski jeszcze bardziej pesymistycznie widział tę sprawę. Dla niego wolna Polska to był tylko okres 1918-1926. Czyli od rozbrojenia Niemców, od powstania Polski, powrotu na mapę Europy, na traktacie wersalskim, no do przewrotu majowego. Dla niego, jako narodowca, katolika, Polaka, przewrót majowy to był koniec niepodległej to Polski. To było zniewolenie Polski i miał rację ksiądz, bo on to osobiście z autopsji przeżywał, a ja to tylko przeżywam na podstawie lektur. Ale on to przeżywał osobiście i osobiste cięgi otrzymywał od tak zwanej sanacji. Panie Henryku, pana zdaniem, ostatnie pytanie. Która z tych okupacji była historycznie rzecz biorąc najcięższa? No bo wiadomo, były rozbiory polskie, trzech rozbiorców. A pan na myśli okupację niemiecką i rosyjską? No potem właśnie okupacje z II wojny światowej, rosyjska i niemiecka. Czy ta okupacja, pod którą jesteśmy znowu od już 30 lat, okupacja ze strony
sił globalistycznych i syjonistycznych. Jakich 30 lat? Od 45 roku. Jakie tu jest zróżnicowanie, że tutaj władze i wpływy przejęli po 90 roku zachodni okupanci, a tam byli wschodni. To była jedna i ta sama czarna wrona o dwóch czarnych skrzydłach. Otóż te okupacje są nieporównywalne ze względu na dystans czasowy. My byliśmy okupowani przez Sowietów przez 45 lat, a Niemcy nas okupowali tylko przez 5,5 roku, ale zdążyli wymordować 6,5 miliona Polaków. No, miał w tym udział także Związek Zdradziecki, no bo tam Katynie i tak dalej, i Sybiry. Także powolność tej okupacji i zniewolenia terroru była zbyt intensywna za czasów niemieckich. Ale skutki były podobne. No, kiedy Niemcy zostali pokonani, było nas nagle, okazuje się, o prawie 11 milionów mniej niż w 1939 roku. Mhm. Ale jest tak zwana, istnieje tak zwana instrukcja znaleziona w gabinecie Bieruta. Instrukcja wydana przez Moskwę dla wszystkich okupowanych państw i republik, gdzie oni w 49 punktach nie zalecają instrukcję, jak mają się zachowywać kryptookupanci polscy. Co robić, żeby nie była to oficjalna okupacja, ale żeby to była okupacja no, faktyczna. Ja to dwukrotnie tę instrukcję drukowałem. Właśnie. Chodzi o te okupacje nowe, ale trwające już od kilkudziesięciu lat. Chodzi mi o dwie rzeczy. Powstaje coraz więcej inicjatyw tak zwanego polexitu, czyli wyjścia z Unii Europejskiej. Ja napisałem książkę o tym tytule. Polexit z bagna Unii Europejskiej. Proszę Państwa, książka pana Henryka Pająka. Nie będzie polexitu, bo my jesteśmy zakochani w Europie Zachodniej. Obydwie partie, one wszystkie kochają Unię Europejską, która ich wyzwoliła, przyniosła im demokrację, wolny rozwój. To tak jak ci, którzy kochali od 45 roku Sowietów. No naturalnie. Jako naszych wyzwolicieli. Ale jest też inna opcja. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy pod okupacją syjonistyczną i takim wyróżnikiem tej okupacji syjonistycznej jest działalność sekty Chabad Lubawicz w Polsce i między innymi zapalanie od 20 paru lat świec chanukowych, czy to w Sejmie, czy to w Pałacu Prezydenckim, czy w innych obiektach publicznych. No, 3 miesiące temu odpór tej fatalnej tradycji okupacyjnej okupowania Polski przez Żydów spod znaku Chabad Lubawicz dał odpór Grzegorz Braun, używając gaśnicy. Jak pan ocenia, czy ta akcja Grzegorza Brauna z gaśnicą ma jakiś wymiar historyczny, bo symboliczny na pewno tak, ale czy to było rzeczywiście ważne wydarzenie, czy pan uważa, że nie było to do końca ważne i poważne? To jest super ważne wydarzenie. Nie wolno tutaj używać słowa niepoważne, bo to jest kompromitujące słowo. Grzegorz Braun dał odpór bezczelności, zuchwałości lubawiczerów, którzy przyszli ze świecami chanukowymi do polskiego Sejmu, który ja nazywam Knesejmem, i tam zapalili te swoje świeczki. I Grzegorz Braun, jako syn przedwojennych obszarników, krwiopijców, jego dziadek był właścicielem kilkunastu tysięcy... Świętokrzyskiem. Tak, Świętokrzyskiem. Reklewskich. Notabene matka Grzegorza Brauna wydała książkę właśnie o dziejach zagłady tego majątku. Książka ukazała się w Polsce. Mam egzemplarz tej książki, gdzie wykazuje, jak oni byli wściekle niszczeni.
Dziadek został zastrzelony w końcowej fazie. Przez jakąś bandę komunistyczną. Tak, ona poszła rabować jakiś jego folwark i z najbliższej odległości strzelili mu w pierś. Zabili go, no i władza kochana ludowa oczywiście wydziedziczyła ich. Zostawiła im tylko tam jakieś tam resztki i wyszedł dekret zabraniający byłym obszarnikom zbliżanie się do ich byłych majątków na odległość 40 km. I tak zastosowano wobec Reklewskich. No i babka z matką Grzegorza Brauna, wtedy dziewczynką kilku czy kilkunastoletnią, wyjechali w nieznane, tam gdzieś osiedli w Bieszczadach i taka była ich męka. Tutaj ja mam w swojej wsi podobną historię. W Tomaszowicach, odległych o 3 km stąd, jest piękny pałac, który należał do państwa Ostromęckich. Notabene ja znałem poetę Bohdana Ostromęckiego, widywałem go w kawiarni literackiej w Warszawie. Nie wiem, czy to jest z tych Ostromęckich, ale pani Ostromęcka miała 4 dzieci. I oni zostali wyrzuceni z tego pałacu przez tak zwanych aktywistów. Jest to młoda hołota komunistyczna, która robiła takie porządki właśnie z tymi. Wyrzucili ich z pałacu, wrzucili do jakiejś takiej przybudówki, stróżówki czy coś, no ale oni tam gnieździli się dzielnie, ona z dziećmi i mężem, no to ci aktywiści zarządzili remont tej przybudówki i zerwali dach i tak zostawili. No więc potem przyjechali furmanką i wywieźli ich na jakąś tutaj sąsiednią wioś. 40 kilometrów czy nie, dalej? Nie, bliżej, bliżej tutaj. No i przed jakąś chałupiną zabudowaną w typową wagonową konstrukcją. Jest 10-metrowy dom, pseudodom, tu jest duży pokój jeden, tu jest kuchnia i tam jest alkowa. Ja kiedy kupiłem to pole, to właśnie w takiej wagonówce mieszkaliśmy przez 10 lat z żoną i dwojgiem dzieci. No to były przyjemne lata, bo byliśmy młodzi i piękni. Wywieźli ich tam gdzieś do wsi, to tam jeszcze aktywiści tamtejsi tak im dokuczali, że podpierali im drzwi zewnętrzne łopatą albo czymś tam i nie mogli wyjść, tylko musieli wychodzić przez okno. I tak to było. Tak to było. Panie Henryku, ostatnia rzecz, o której sobie przypomniałem. No, wspomina pan czasy słusznie minione. Zmarł ostatnio Ernest Bryl, czyli pisarz, poeta, literat okresu, no właśnie, postkomunistycznego. No komunistycznego. Ja Bryla spotykałem, nie znaliśmy się osobiście. Pan go spotkał osobiście? Spotykałem go w kawiarni literackiej na ulicach, jak przyjeżdżaliśmy na zjazdy. Osobiście go nie znałem, ale wiedziałem, że to jest Ernest Bryl. On był w sumie autorem 40 zbiorów poezji. Jak pan ocenia jego poezję? Bardzo wysoko, doskonale. Jest to lapidarium słowa, uczuć i sentymentów literacji humanistycznych. On miał etap tak zwanego ukąszenia komunizmem. To znaczy był członkiem partii, nawet towarzysze dali mu ambasadorię w Irlandii, no ale kiedy wybuchł stan wojenny Jaruzelskiego, to on rzucił legitymację towarzyszom. Wracając do Ernesta, on miał ogromne trzy zalety. Był intelektualistą, był erudytą i miał doskonałą pamięć do końca życia. I tym imponował i jego towarzystwo było ucztą duchową. Dziękuję bardzo, panie Henryku. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był pan Henryk Pająk. Dziękuję państwu za uwagę i zachęcam do oglądania naszych programów i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitszu, na CDA, VK. Zapraszam do naszej księgarni wysyłkowej. Księgarnia wysyłkowa jest pod adresem CEP
myślniksklep.pl, a tam zarówno książki wydane przez Centrum Edukacyjne Polska, a także książki innych z zaprzyjaźnionych autorów. Mamy jeszcze ostatnie egzemplarze niektórych książek pana Henryka Pająka.